Dzień dobry. Dzisiaj jest pierwszy dzień mojego urlopu, właściwie naszego, chociaż to głównie ze względu na mój urlop w pracy mamy wszyscy urlop. I szykujemy się powoli do jakiegoś wyjazdu. Plan jest taki, żeby jechać do Kolbud, bo w Kolbudach nasz sąsiad, który jest trenerem żeglarstwa, prowadzi, ma dzisiaj jakieś regaty. I z racji tego, że Erik się też uczy na żeglarza, to chcemy pojechać zobaczyć. To jest około 100 km, nie przesadziłem, 60 km od nas, godzinka jazdy. Dobra, co? Trzeba by ten, skoczyć po autko na górę, przywieźć się tutaj pod domek i co? No i zacząć je pakować, nie? Tak. No. Jesteśmy już zapakowani. Agnieszka jeszcze przygotowuje dla kurek wodę. Tak wygląda nasz mniej więcej nasz ekwipunek biwakowy. Nie ma tego dużo. W sumie sami jesteśmy zdziwieni, że tak mało. Dzieci sobie siedzą w środku. W środku mamy poduszki do namiotu, mają swoje plecaczki. O! Jak tam, misiaczki? Dobrze. No to co? Jesteście gotowi? Wszystko zebraliście? Tak, na pewno? Ja mam całą ekipę piesków. Masz całą ekipę piesków? No to świetnie. Aby się do namiotu wszystkie zmieściły i żeby się żaden nie zgubił. Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Kolbudach. Dojechaliśmy na miejsce. Tak właśnie wyglądają Kolbudy. No, widać są zawody. Optymiściki pływają. Ciepła woda? Na pewno ciepła? No tak, na pewno. No dobrze, to może opowiedzmy dwa słówka. Gdzie wylądowaliśmy? Ostatnio byliśmy w Kolbudach na regatach żeglarskich. A teraz Erik, gdzie jesteśmy? O, właśnie, pierogarnia. Czy ty próbujesz jeść łyżką i widelcem? A czym? Nie wiem, może jeszcze za wcześnie na takie... na taką ekstrawagancję. Ha, ha, ha. No dobrze. Dobra, tak, jesteśmy w pierogarni w miejscowości, która się nazywa... Przywidz. Tak. To jest pierog z kaszą gryczaną i miętą. I jak ci smakuje? Jeszcze nie wiem. Ja mam tradycyjne, można powiedzieć, pierogi z czym? Ktoś mi przypomni, co ja zamówiłem? Z serem i z pieczarkami, tak? Okraszone okrasą. Erinka ma? Co Erinka ma? Z twarogiem na słodko. Aha. Teraz spróbujemy. Very nice. Bardzo smaczna. Jest też taka tradycyjna kawa z mlekiem. Oraz zupka ogórkowa. Również bardzo dobra, pyszna.
Wszystko jest tak, wszystko jest bardzo dobre. No to prawda. Dzień dobry, widzowie. Jesteśmy w Pierogardii w Przywidzu. Ja już jestem najedzony, brzuszek też jest już zadowolony. I to się śmiesz. I rozsiadłem się wygodnie na fotelu, prowadząc tego wideobloga. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, co nas spotkało właśnie dzisiaj na naszym wyjeździe. Otóż, sprawdziłem z chwilką, czy nie idzie jakaś burza. No więc okazuje się, że burza prawie idzie, ale nie idzie. Jesteśmy w tej chwili na granicy burz i z jednej strony przede mną mamy piękne niebieskie niebo, a z drugiej strony za mną mamy burzę. Prawdopodobnie tak zostanie, więc bardzo nam się poszczęściło, bo żadna burza nas nie dopadnie dzisiaj, co akurat może burze są fajne w sumie, właściwie jest jakaś atrakcja, ale jak się jest pod namiotem, to i trochę bym się bał burzy jednak. Szczególnie na namiocie dachowym, nie? Trochę wyżej, nie? To mógłby tak piorun prosto w namiot strzelić. No dobrze, pokażę wam teraz, jak wygląda to. O czym mówię? Otóż tam jest piękne niebieskie niebo. Tutaj nad nami zaczynają się chmury, a tam, w tamtą stronę, jest już niebo zachmurzone i się błysko. Nie widać jak się błysko, ale są burze na mapie widać, są takiej radarowej, pogodowej, a tam jest piękne niebieskie niebo. Aż po horyzont nadal jesteśmy w tej cudownej pierogarni. O, ja czekam, co to jest, nawet nasza niegrzeczna Erinka, która nie chce jeść pierogów. Łódka w łódce? Gdzie łódka w łódce? No tu. Szalupy. Ale jest basen nawet na dachu. No. I tu niżej i tu też jest basen. Jakieś luksusowe. No dobrze, możemy zagadać zagadkę naszym widzom. Co to jest za łódka? Pokażę ją dokładnie. Przesuń się troszkę, bo muszę tak ładnie ją sfilmować. Nazwy żadnej na kadłubie nie ma. Co jeszcze możemy tu pokazać? Chyba nic więcej. Nadal się znajdujemy w pierogarni w Przywidzu, która tak naprawdę znajduje się w miejscu jakiegoś byłego folwarku. I to nie był jakiegoś byle jakiego małego, tylko naprawdę, naprawdę dużego. Jest tu bardzo dużo budynków. Tutaj mamy nawet rok 1895. W sumie prawie całkiem niedawno. To takie fajne witryny. W tamtej witrynie była ta łódka, którą pokazywaliśmy przed chwilą. A tutaj mamy taką wystawę maszyn do pisania. O, jest nawet taka bryczka. To jest bryczka, widziałeś? Konik się zaprzęga i można sobie jechać. O, i nawet przybiegł jakiś skrzacik. Dogoni się ringa. No, jak tam ci idzie turlanie? Dobrze. Dobrze? Dasz radę? Opowiem troszkę, taki mały update po prostu, co się wydarzyło od wczoraj, bo zazwyczaj jest tak, że jak się wieczorem zajeżdża w jakieś fajne miejsce, to czasami jest tak, że się spotyka jakichś fajnych ludzi i właściwie wtedy już się nic nie kręci, no bo nie ma na to... Nie ma do tego głowy po prostu. Jest głowa do czego innego. I tak było wczoraj właśnie. Byliśmy w Kolbudach na tym polu namiotowym. Co ja mówię? Na tych regatach. Na polu namiotowym byliśmy później. Byliśmy na tych regatach i pojechaliśmy potem do Przywidza. W Przywidzu szukaliśmy pola namiotowego. Byliśmy na takim polu camping chyba 20, numer 20 tak się nazywa. Przy restauracji Widok, zaraz za kościółkiem. Ale było tam dość dużo ludzi, ktoś jakieś tam urodziny obchodził i stwierdziliśmy, że może być hałas i generalnie nie było jakichś takich fajnych spotów pod namiot, żeby gdzieś z boczku się zmieścić i się tam nie narzucać, powiedzmy, za bardzo. Więc zrezygnowaliśmy z tego pola. Później byliśmy w tej pierogarni w Przywidzu słynnej, która jest naprawdę rewelacyjna i bardzo polecam. A potem ruszyliśmy tutaj w kierunku północno-zachodnim, w kierunku Ostrzyc i Chmielna. I gdzieś na internecie słyszałem ostatnio, że w tym miejscu, przy tym wiatraku, on jest na takiej dużej górze, można rozbijać namiot i za zgodą właściciela i nie robić z tego powodu problemu. Więc żeśmy spróbowali, przyjechaliśmy tutaj. No i co się okazało, że... I już to była jedna ekipa pod namiotem dachowym. Jeszcze fajniejsze było to, że byli z dzieciakami w wieku podobnym do naszych dzieci.
Piotrek i Kasia. Pozdrawiamy Piotrka i Kasię, zresztą tam są cały czas. Siedzimy sobie teraz razem, jest niedziela i robimy sobie wspólne śniadanie. No i właśnie ten, rozbiliśmy się obok nich, troszkę tak w połowie jakby tej góry, wiatrak jest tam, a my jesteśmy rozbici tam w dole. No i ten, no i tak tutaj zostaliśmy. No i powiem wam, że jest naprawdę fantastycznie. Jedno z piękniejszych miejsc na Kaszubach, taka kwintesencja troszkę Szwajcarii kaszubskiej. Tam jest nasza kuchnia. Robi się już woda. A tam jest... Tam są nasi sąsiedzi. Też w namiociku. Tak wygląda poranek pod namiotem dachowym. A tu przymknęła Agnieszka. Agnieszka się zajmuje przygotowywaniem posiłków. Podstawa porządnego śniadania, zupka chińska. No, podstawa każdego porządnego biwaku. Każdego, tak. Bez zupki chińskiej to nie to samo. To prawda. Proszę, już dzieci mają wspaniałe, pożywne śniadanko. Coś to wytniesz? No gdzie? Zobacz, o. Voilà. No, a umiesz voilà po chińsku? Nie. Cały zespół jeziorek. Ciągnie się praktycznie po horyzont. A gdzie jesteśmy w ogóle? No jesteśmy wiatrak w Ręboszewie. Strażacy jadą. Jak widać, nie wszędzie zawsze jest cisza. Nawet w takim pięknym miejscu jak to. No dobrze, to wchodzimy do wiatraka. Weszliśmy do wiatraka. I jak widać, zwiedzanie wiatraka jest praktycznie bezpłatne. Można co najwyżej wyrzucić parę groszy. I w ten sposób się odwdzięczyć za udostępnienie. Bardzo ładnie tutaj jest. Nie no, fantastyczne miejsce. Ej, jeszcze można wejść troszkę wyżej. A może tutaj stanę troszkę dalej? Cały mechanizm możemy pokazać, bo to super, nie? Schodkami. Tam, gdzie Jelinka stoi, są schody w dół. Jesteśmy w wiatraku i tak to właśnie wygląda. Przepięknie. Piękne miejsce z pięknym widokiem. Pięknie. Za was w tym cudownym dniu kilku zasad się nauczycie tu. Miły bądź, słowa wasz. Wytrzyj twarz. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Występ naprawdę urozmaici nasz film. Tak? Tak. Poczekaj, dokończę mój fantastyczny widok, panoramkę. Była brudna woda. Tam w Ostrzycach? No, podobno. Tak, ale ładnie tutaj, nie? Nie wiem, jak to jezioro się nazywa, ale jesteśmy przy parkingu Tamowa. Kempingu Tamowa. Ślubne.
Domowe paluszki rybne z frytkami będę miał. To zamawiam. Normalnie gadające menu. O, jest. Głos menu. Moje i szybko. Wybrałaś sobie już coś? Chcesz zupę z kurek, czy zupę z chłodu? Chcę frytki z keczupem. Ja może zupkę jednak, co? Jesteśmy w Chmielnie, w restauracji Fresh and Good. O, ja też. I dzieci wybierają właśnie sobie coś do jedzenia. Ja już mam wybrane. Ale jest... Co wybrałeś? Ale widzę, że na drugiej części jesteś. Co wybrałeś? Ja wybrałam dla dzieci paluszki, domowe paluszki rybne i frytki. Nigdy nie byłam w takiej restauracji. Domowe paluszki rybne i frytki. Paluszki rybne dla dzieci to jest fajny pomysł. Będziecie znowu mogli zjeść całą panierkę i zostawić sam środek, nie? Tak. Film. Bardzo krótki film, bo mamy bardzo mało miejsca na karcie. Także kończymy nasz weekendowy wypad do Ręboszewa, tak? Do wiatraka, gdzie spaliśmy. Teraz jesteśmy w Ostrzycach. Dzieci się kąpią tutaj na plażyczce. I za chwilkę wracamy do domu. Pokażemy może jeszcze, jak to tu wygląda. No i to wszystko. Do zobaczenia. No. No chodźcie, chodźcie już. Następnym razem zabieramy kaczkę. Jasne. Dobrze, pożegnajcie się z widzami. Ci mówię, bo ta tabliczka jest z drugiej strony i do góry nogami od nas napisana. No tak, więc na kadłubie może być nazwa, nie? Od tamtej strony. Albo gdzieś na środku.